Eliza Michalik, Onet Opinie. Dzień dobry Państwu. Dziś mamy znakomitą gościnę, panią dr Emilię Cecylię Skirmund, wirusolożkę ewolucyjną z Oxfordu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Fakty i mity na temat Omikronu. Może od tego zacznę, no bo to jest taki topowy temat we wszystkich mediach. Co naprawdę wiemy, co jest niepodważalnym faktem o tym wariancie koronawirusa, a co wydaje nam się, że wiemy i co jest taką miejską legendą? To, co wiemy, to na pewno to, że ten wariant ma bardzo wiele mutacji, które wcześniej również obserwowaliśmy u innych wariantów, ale w tym konkretnym jest ich o wiele więcej. Co te mutacje zmieniają, jeszcze do końca nie wiemy. Wiemy, że na pewno wariant jest bardziej zaraźliwy, ale to też nie wiemy jeszcze na jakim dokładnie poziomie. Wiemy również, że może on w pewnym stopniu uciekać przed naszą odpowiedzią odpornościową, również po dwóch dawkach szczepień. Jednak szczepionki nadal są skuteczne, jeżeli chodzi o ochronę przeciwko ciężkiemu przebiegowi COVID-19. I wiemy również, że po podaniu trzeciej dawki ta ochrona znacznie się zwiększa i tutaj już wraca w wielu przypadkach do tej wartości, którą mieliśmy po dwóch dawkach w przypadku innych wariantów. Ale tak naprawdę nie wiemy jeszcze do końca, jak przebiega zakażenie Omikronem, czy ono się jakoś różni w porównaniu z innymi wariantami, czy jest ono łagodniejsze, czy jest ono cięższe, tego nie wiemy. No właśnie, bo zaciekawiło mnie, czy bardziej zaraźliwy wariant oznacza groźniejszy, no bo katar też jest bardzo zaraźliwy. Tak sobie czytam jako laik, próbuję sobie to przetłumaczyć i myślę, no dobrze, katar też jest bardzo zaraźliwy, a w ogóle nie jest groźny, więc z taką ostrożnością podchodzę do tych doniesień i myślę, jeszcze wiele nie wiemy, a już wszyscy nas straszą. Czy to nie jest z kolei przesada w drugą stronę? Czy nie powinno być tak, że podaje się fakty, o których się wie? A może jest tak, że ta pandemia idzie tak szybko, że wolimy i powinniśmy dmuchać na zimno? No oczywiście, powinniśmy w tym przypadku dmuchać na zimno, bo właśnie nie wiemy, jak przebiega tutaj ta choroba. Wiemy, że COVID-19 może być bardzo poważny u bardzo wielu osób, nie tylko u osób starszych, ale również osoby młodsze trafiają do szpitali. Więc tutaj musimy o tym pamiętać. W przypadku SARS-CoV-2 i COVID-19 oczywiście nadal mamy globalną pandemię. Czy to jest Omikron, czy to jest Delta, czy to jest jakikolwiek inny wariant. Musimy tutaj mieć to na uwadze. Jeżeli ten wariant jest bardziej zaraźliwy, zarazi po prostu więcej ludzi, co też się przełoży na ilość ludzi, która trafi do szpitali. Im więcej ludzi jest zakażonych, tym więcej ludzi po prostu trafi do szpitali. No tak działa statystyka. Czyli rozumiem, że z medycznego punktu widzenia po prostu trzeba by się uszczepić i nie ma w tej chwili innej możliwości. Zaraz dopytam o zamykanie granic, te zakazy lotów, czy to tak naprawdę ma sens i ma jakieś znaczenie praktyczne, ale rozumiem, że można postawić taką tezę, że nie ma to jak szczepienia w tej chwili, włącznie z trzecią dawką przypominającą. Tak, szczepienia są tutaj tak naprawdę jedyną taką pewną rzeczą, która może nas z tej pandemii jakoś wyprowadzić. No oczywiście tutaj nie wiemy jeszcze, oczywiście nie wiedzieliśmy od początku, jak długo nasza odpowiedź odpornościowa po szczepieniu będzie nas chronić przed SARS-CoV-2. Wiemy w tej chwili, że chroni nas w przypadku innych wariantów przez około 8 miesięcy. Później nieco spada. Też znowu tutaj muszę podkreślić, nie u wszystkich. I ta trzecia dawka przypominająca, również w przypadku innych szczepień tak jest, przecież są szczepienia, które podajemy w kilku dawkach. Ta trzecia dawka przypominająca w tym przypadku jest tutaj czymś, co po prostu przypomina naszym komórkom odporności o tym zagrożeniu. Możliwe, że po tej trzeciej dawce już ta odporność będzie się utrzymywać przez o wiele dłuższy okres czasu. Więc oczywiście szczepienia tutaj, muszę zaznaczyć, są prewencyjne. One właśnie chronią nas przed, również przed infekcją, w wielu przypadkach nas ochronią, ale jeżeli nas nie ochronią przed samą infekcją, to ochronią nas przed ciężkim przebiegiem. I no tutaj to jest podstawa.
A to jak pani patrzy na działania polityków, którzy z przyczyn politycznych bardzo często nie chcą wprowadzić obowiązku pokazywania certyfikatu szczepień w miejscach publicznych, w miejscach, gdzie jest dużo ludzi, w zakładach pracy, w których pracuje wiele osób, to jest mądre czy to jest niemądre? No, jeżeli z powodów politycznych nie chce wprowadzać się czegoś, co może sprawić, że pandemia zostanie szybciej opanowana, no to raczej niemądre, powiedziałabym. Ja nie jestem politykiem, jestem naukowcem, więc bardziej patrzę na to od strony nauki, właśnie strony bardziej naukowej, ale no, powiedziałabym w tym przypadku, że nie jest to mądre. Jest jakiś sposób oprócz szczepień, żeby zapewnić ludziom bezpieczeństwo, gdybym do pani przyszła jako polityczka i powiedziała, słuchaj, no nie chcę wprowadzać tych szczepień, ale jeżeli można zrobić coś innego, to to zrobię. Co jeszcze można zrobić, jeśli ktoś się nie chce szczepić? Tak naprawdę to w trakcie globalnej pandemii, kiedy mamy szczepienia, to niewiele. Oprócz wprowadzania lockdownów, które są no, niezbyt dobre. Dolegliwe, no. Z wielu względów, oprócz zamykania granic, oprócz wprowadzania obowiązków noszenia maseczek i tego dystansu społecznego, to niewiele można zrobić. A no niestety, w tej chwili mamy globalną pandemię i musimy sobie z tym radzić. Jeżeli chcemy sobie z nią poradzić szybciej raczej niż za wiele lat, to musimy również wprowadzać jakieś dodatkowe obostrzenia. Pani doktor, jak długo to jeszcze potrwa? Jak długo będziemy żyć w strachu z tymi wszystkimi utrudnieniami, zamkniętymi lotniskami, odwoływanymi lotami? Czy próbujecie sobie w gronie wirusologów odpowiedzieć na to pytanie? No, my próbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie tak naprawdę od początku pandemii, ale to jest bardzo ciężko przewidzieć. To jest, tu jest bardzo wiele czynników, które się na siebie nakładają i to nie jest sam wirus, to nie są same szczepienia, to nie są same leki przeciwwirusowe, to jest również zachowanie ludzi, to jest właśnie jak odpowiadają poszczególne rządy, to jest globalna pandemia, więc tak naprawdę każdy kraj jest tutaj czymś, co wpływa na to, jak ta pandemia będzie przebiegać, jak będzie długo trwała. I jest to bardzo ciężkie do odpowiedzenia. Właśnie teraz, kiedy pojawił się Omikron, który jest bardziej zaraźliwy, no nie byliśmy w stanie tego przewidzieć. Chociaż z drugiej strony były głosy, że dlatego, że Afryka jest tak nisko wyszczepiona na poziomie kilku procent, cały kontynent, to jest zagrożenie, że pojawi się tam nowy wariant, który może być no, zagrożeniem znowu dla całego świata. I tak też się stało. Ale nie byliśmy w stanie przewidzieć, kiedy to się stanie. Więc no, jest ciężko powiedzieć, kiedy sobie poradzimy z tą pandemią. W końcu sobie z nią poradzimy, bo to nie jest pierwsza pandemia. Były pandemie tak naprawdę przez w historii ludzkości zdarzają się regularnie i przed tym, jak w ogóle wynaleziono szczepionki, przed tym, jak była tak zaawansowana medycyna, jak mamy teraz. No i te pandemie mijały. Ale tutaj problemem jest to, kiedy ona się skończy, ale też z jak dużą ilością tych śmierci i miejmy nadzieję, że będziemy w stanie je jak najbardziej ograniczyć. No i to jest moje następne pytanie, ono dotyczy śmierci, bo ja tego nie rozumiem. Pani doktor, liczę, że pani to wytłumaczy. Dlaczego na przykład w Polsce, ale też wiem, że w Niemczech i w niektórych krajach w tym roku, mimo że ludzie już są zaszczepieni, połowa populacji w niektórych krajach, jest więcej śmierci z powodu COVID niż w ubiegłym roku w analogicznym okresie. Jak to możliwe? No, oczywiście tutaj musimy też pamiętać o tym, że w ubiegłym roku mieliśmy lockdowny i ludzie byli pozamykani w domach i również to wpływało na to, że tych śmierci tyle nie było z powodu COVID-19. Teraz kraje się pootwierały. Im więcej, mamy również bardziej zaraźliwe warianty, które się roznoszą o wiele szybciej. Jak mówiłam, im więcej osób się zakazi, tym więcej osób po prostu trafi do szpitala i będzie zagrożona śmiercią, więc to jest w tym momencie również jakiś czynnik. A jakie powinno być z punktu widzenia wirusologa idealne zachowanie ludzi? Pani wymarzony świat, gdzie ludzie by się w czasie pandemii zachowywali w idealny sposób, to jakby się zachowali?
No, ja nie wiem, czy to jest idealny świat, bo no, nie oszukujmy się, zachowanie w czasie pandemii, takie jak powinniśmy się zachować, jest uciążliwe dla wszystkich, więc naprawdę powinniśmy nie kontaktować się twarzą w twarz z ludźmi. Powinniśmy właśnie siedzieć w domach i nosić maseczki, myć ręce, bo to też bardzo wpływa na roznoszenie się tego wirusa. Nie powinniśmy podróżować. No jest to nie jest idealny świat, jest to bardzo uciążliwe i ja się z tym całkowicie zgadzam. I byliśmy w stanie to robić przez parę miesięcy w niektórych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii. Tak było przez parę miesięcy w tym roku, również na początku tego roku. Ale no, oczywiście wszyscy w pewnym momencie są zmęczeni i to też wpływa na zachowanie ludzi. I no, mój idealny świat taki, żeby poradzić sobie szybciej z pandemią, nie oznacza, że jest to wykonalne w wielu przypadkach. Czyli rozumiem, że pani zdaniem to zamykanie lotnisk, odwoływanie lotów, chociażby teraz w związku z Omikronem, to ma sens. To nie jest tylko taka pokazówka, która ma sprawić wrażenie, że politycy coś robią. To działa, tak? To znaczy, jeżeli chodzi, to jest też o wiele bardziej skomplikowane. Jeżeli chodzi o zamykanie lotnisk, w tym momencie jej ograniczanie podróży, w tym momencie to już trochę nie ma sensu, bo ten wirus się rozniósł i tak naprawdę jest w każdym kraju już prawdopodobnie, więc już trochę mleko się rozlało. Już trochę jest za późno. Jakbyśmy mówiły na samym początku pandemii, takie zachowanie mogłoby przynieść skutki, ale znowu nie każdy jest w stanie to wprowadzić, nie każdy kraj jest w stanie to prowadzić, nie każdy kraj może sobie na to pozwolić. Oczywiście przecież jeszcze muszą być jakieś transporty, chociażby jedzenie musi trafiać do sklepów nadal, więc nie możemy, to jest czysto teoretyczne, że wszyscy mieliby się zamknąć w domach. Ale teraz już zamykanie lotnisk naprawdę nie ma dużego sensu, bo no jest trochę na to za późno. A które z obostrzeń oprócz zamykania lotnisk nie mają sensu jeszcze, a są? To znaczy w tym momencie mogę powiedzieć, które obostrzenia mają. Chociażby noszenie maseczek jest jak najbardziej obostrzeniem, który sprawia, że ten wirus nie przenosi się tak łatwo. Mycie rąk nadal jest też czymś, co powinniśmy robić. Ale pani doktor, o kina na przykład dopytam. Pomyślałam sobie, że to jest bez sensu, bo i tak już do kin wpuszczano 50% osób. Ludzie nie siadali obok siebie i teraz usłyszałam, że nie można jeść popcornu i pić kawy. I pomyślałam, serio, a jaki wpływ na zarażenie koronawirusem ma to, że ja sobie usiądę sama w pierwszym rzędzie, w odległości 5 metrów ode mnie nikogo nie ma, i ja sobie wypiję kawę. Po prostu mam wrażenie, że niektóre rzeczy są takie po to, żeby tylko robić, żeby było wrażenie, że się coś robi. To jest prawda akurat, że jeżeli już wpuszcza się kogoś do kina, to do sali kinowej, która no mimo wszystko chyba nie jest aż tak dobrze wentylowana, to ograniczenia w stylu proszę nie jeść i nie pić w tym czasie są takie trochę na wyrost. Jak już się wpuszcza tych ludzi do tego kina, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, bo znowu jeżeli ktoś jest zakażony, to prawdopodobnie zakazi również inne osoby w tym kinie i to też musimy rozważyć ryzyko, idąc do kina. I ostatnie pytanie, jak się zachowywać, żeby święta były bezpieczne? Znowu, to jest ciężkie pytanie. Tutaj powiedziałabym, że musimy się upewnić, znaczy nie musimy się upewnić, ale najlepiej by było się upewnić, że większość osób, z którymi będziemy się widzieć na święta, to są osoby zaszczepione. No i najlepiej, żeby też znowu ograniczyć jakoś te kontakty. Może najbliższa rodzina. Znowu wiem, że jest to prawdopodobnie ciężkie dla większości osób, szczególnie, że ostatnie święta również były pod tym widmem pandemii i wirusa, ale no niestety, żeby święta były bezpieczne, to nadal ograniczenie kontaktów, szczególnie kontaktów z osobami, które nie są z najbliższej rodziny, jest tutaj czymś, co powinniśmy zrobić.
Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że tak będzie, że to będą bezpieczne święta. Pani doktor Emilia Cecylia Skirmund była Państwa i moim gościem. Dziękuję pani doktor za rozmowę i dziękuję, że byli Państwo z nami. Do zobaczenia w kolejnym Onet Opinia.